W miejscowościach Dobrów i Różków II miał miejsce ostateczny odbiór robót inwestycji pod nazwą przebudowa ulic Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej i Wodnej w miejscowości Dobrów oraz ulicy Wesołej w miejscowości Różków II. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej lub masy bitumicznej na wyżej wymienionych ulicach o łącznej długości 678 metrów bieżących wraz z elementami odwodnienia w postaci studni chłonnych. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę wyłonioną w wyniku postępowania przetargowego Via Leonia, spółka z o.o. z gminy Władysławów. Koszt wykonanych robót to kwota 956 874 zł brutto.